Znamy się już, tak? Was witam serdecznie na ostatnim odcinku z pierwszej serii Listu do Rzymian, piąty wykład. Od 17 lutego, jeżeli dobrze, zaczniemy drugą serię, sobotę, tak? Chyba jakoś tak. Kolejnych 5 spotkań. I wydaje się, że na razie tak to idzie, że mamy szansę cały materiał Listu do Rzymian rzeczywiście przejść. No, oczywiście na takim poziomie szczegółowości, na jaki jest to możliwe w ogóle, w takich naszych warunkach, w takiej naszej konwencji. W związku z tym ruszamy. Zakładam oczywiście, że te wstępne założenia i ustalenia odnośnie Listu do Rzymian, które przedstawiałem na pierwszych dwóch wykładach, są własnością i są jakoś tam przez was uświadomione i co najmniej po prostu przynajmniej rozumiecie, z jakich punktów startowych ja zaczynam omawiać ten tekst. Bo po prostu na powtarzanie niestety nie mamy zupełnie czasu. Po prostu uciekłoby nam zbyt dużo go i w te kolejne teksty, a jeszcze wiele tekstów trudnych z Rzymian przed nami. No po prostu nie weszlibyśmy prawie zupełnie w sposób sensowny. Dobrze. Ostatnim razem, w związku z tym, że jest właśnie taka sytuacja czasowa, jaka jest, i taki gatunek, taki ciężar gatunkowy po prostu Listu do Rzymian. W związku z tym odsyłałem was troszeczkę do zasobów zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach, aby ewentualnie sobie tam próbować uzupełnić jakieś tam przemyślenia, czy moje jakieś obserwacje do poszczególnych fragmentów. Tam jest w zasobach szkółka dla dorosłych, to mało słabo może widać, ale takie coś tu jest, właśnie szkółka dla dorosłych. I tam ewentualnie wyszukać sobie określony fragment. I teraz, jeśli chodzi o te zasoby, pozwólcie, że parę drobnych uwag jeszcze tutaj powiem, bo teraz właśnie też sobie odświeżam materiały stamtąd i przygotowując się do tego wykładu i muszę powiedzieć przynajmniej kilka rzeczy. Rzeczywiście tam macie więcej obserwacji niż to, co jesteśmy tutaj w stanie zrobić na poziomie tych poszczególnych fragmentów, bo tam się pod każdym drobnym fragmentem jakby na każdy fragment był poświęcony spotkanie. Niemniej tamten cykl był właściwie cyklem takim dość na gorąco tworzonym, kiedy ja jeszcze byłem bardzo świeżo w trakcie przechodzenia przez List do Rzymian i jego rozwiązywania jako no, z tej perspektywy retoryki biblijnej. No i w związku z tym tam z różnymi pomysłami i treściami się po prostu boksowałem sam ze sobą i dopiero jakby próbowałem je nazwać, o co właściwie to chodzi, i szukałem tych nazw i niestety nie wszystkie wyrażenia, jakie tam wtedy padły, są najładniejsze. No, nie byłyby moim zdaniem zgorszeniem, ale no, czasami są po prostu niezgrabne albo nie zupełnie do końca trafne. Za to was przepraszam, weźcie to pod uwagę. Kolejna rzecz. Nie wszystkie argumenty, jakie wtedy wyciągałem na uzasadnienie określonych rzeczy, wytrwały próbę czasu. One nie są szkodliwe, które tam padają, ale są lepsze. Tak, teraz przynajmniej uważam, że są lepsze i mam wrażenie, że teraz, jeżeli zobaczycie przypadkiem, czasami porównacie coś, to może się okazać, że właśnie odnotujecie przesunięcie w uzasadnianiu pewnych rzeczy z tekstu. I ostatnia rzecz. Część kompozycji szczegółowych, czasami wam tutaj pokazuję takie kompozycje w tych małych fragmentów szczegółowe, w ramach tego, co tutaj wam pokażę, będzie się różniło od tamtych. Nie gniewajcie się, ten materiał cały czas żyje, ta praca cały czas jest w trakcie. Możecie przyjąć założenie, że przynajmniej na poziomie tym szczegółowym, jeżeli jest różnica, to co tutaj jest w ramach tego kursu, to jest bardziej aktualna wersja prawdy. Tak? No i to tyle w każdym razie, jeśli chodzi o pewne zastrzeżenia i ograniczenia tego, co tam znajdziecie. No myślę, że generalnie nie powinno zaszkodzić. Tam jak wejdziecie do tego zasobu szkółka dla dorosłych, to zobaczycie serię i tam jest List do Rzymian i potem jest ciurkiem cały fragment. Dobrze, tak strasznie zmarszczył jakoś zawsze dzisiaj. Mam jeszcze. Chodź go tam. Przepraszam. Tutaj widzę obsługa jeszcze. Tematy techniczne. Ten sam, tak? Proszę ci bardzo. Dobrze. No, to jest efekt zakręcenia. Dobrze, to teraz za nami. Za nami, jeśli chodzi o sam tekst i omawianie, pomijając kwestie wstępowe, mamy coś takiego, że omówiliśmy, w ogóle to jest, tak jak widzę, budowę całego Listu do Rzymian. Układ koncentryczny z rozdziałem 8 w środku.
tutaj ukrywam generalnie, jak widzę na razie ten, to co jest kwintesencją tego rozdziału, ale niech nam na razie rozdział 8 jako ten ogólne przybliżenie tego centrum wystarczy. Te fragmenty wprowadzające do listu w pewnym sensie i kończące go, najbardziej pozytywne, jeśli chodzi o wydźwięk, mamy za sobą. A ostatnim razem weszliśmy w pierwszą dużą część głównej argumentacji Pawła i tutaj taki pierwszy duży makroelement tekstu w granicach od 1.18 do 5.21 napoczęliśmy. Z niego żeśmy wzięli pewną cząstkę, zaraz to wszystko pokażę. Chciałem wam tylko przypomnieć, że ponieważ te granice różne nie pokrywają się, co w większości wypadków z granicami rozdziałów w naszych tekstach biblijnych, tak się jakby przyjętych głosów w liście do Rzymian i w ogóle w tekstach. W związku z tym no, stosuję trochę inne nazewnictwo, tak? Te główne części logiczne to są sekcje, ich jakieś podstawowe z kolei główne części to są sekwencje. No i niestety dzisiaj, ponieważ ten tekst się będzie robił coraz bardziej skomplikowany, parę dodatkowych jakichś dziwnych nazw się pojawi, wybaczcie. No ja po prostu potem sobie muszę jakoś to porządkować i potem opisywać, dlatego sobie wprowadzam te nazwy, ale nie czujcie się nimi jakoś tam jakbyś wystraszeni specjalnie. Dobrze, w związku z tym napoczęliśmy główną część. Jak pamiętacie, przy takim układzie równoległym akcent pada zawsze na tą drugą część, więc ten nasz fragment, który po prostu, ten blok, który teraz analizujemy, jest jakby przygotowaniem do głównego uderzenia, które Paweł skieruje w swojej argumentacji do odbiorców, do wierzących w Rzymie, tak? Czyli to jest pewne przygotowanie gruntu, ale bardzo ważne przygotowanie gruntu. Ta sekwencja w granicach od 1.18 do 5.21, ona sama też ma taką budowę koncentryczną. To już z tymi rzeczami żeśmy się spotkali. No i tutaj właśnie takie główne części, które stanowią no to zatytułowanie pod sekwencjami, ale mniejsza z tym, jak się nazywają. Chodzi o to, że tą pierwszą właśnie część w granicach od 1.18 do 3.18 omówiliśmy ostatnio. No i dzisiaj jest plan taki, żeby po prostu dokończyć cały ten materiał. I to jest tyle, tak? Natomiast jak pamiętacie, co się dzieje w tych granicach, no to macie świadomość, że tam się dzieje dużo ważnych rzeczy i dużo ważnych tematów zostało przez Pawła poruszonych. I wiele w ogóle jakby fragmentów, które mają duże znaczenie w teologii chrześcijańskiej, jest tutaj w środku zawartych. Dobrze, czyli plan jest właściwie prosty. Dokończymy tą pierwszą warstwę, tą podsekwencję A1, która uzupełnia ten cały materiał, który żeśmy omawiali ostatnio, a następnie kolejne dwie warstwy spróbujemy jakoś omówić te teksty, zobaczyć jak są zbudowane i jak ta myśl Pawła się rozwija wewnątrz nich. Dobrze, czyli wchodzimy po prostu w materiał, nie czekamy na nic. Czy, może jeszcze tutaj mały przystaneczek, czy jakieś pytania, jakieś z waszej strony, coś, jakaś uwaga odnośnie tego, co do tej pory powiedziane, albo coś zaległości? Nie. Dobrze, to teraz mamy sytuację taką. Ostatnio rozdawałem wam pewne kartki, takie A3. Jeżeli kogoś ostatnio nie było, to jestem przygotowany, mogę się nadal podzielić. Jedną nadmiarową. Czy... No. Nie wzięłaś ze sobą. Tak, miałam, oddam po prostu. Dobrze. Masz? O kurczę. Ktoś jeszcze nie ma? Maciuś. Dobra, okej. Okay. No to dobrze, to dobrze. W związku z tym ostatnio właśnie omawialiśmy ten duży bloczek, a teraz jak spojrzycie na tą karteczkę ze strzałką niebieską w prawo, tak, to ogólny kształt już po prostu widzicie, jak to na tych kartkach wygląda, na tym już rzeczywistym tekście, na tych tekstach, te teksty, które macie, to jest przekład Brytyjki. On jest takim punktem startowym dla nas, ale będziemy tutaj mocno ingerować w te teksty i będziemy omawiać to po prostu warstwami, czyli to mamy za sobą, to teraz pójdziemy na sam koniec tego tekstu, tak? Po to, żeby zobaczyć pewne powiązania tematyczne i jak one, w jakim dialogu się toczą, a potem będziemy znowu tak właśnie kolejną parę omówimy, aż w końcu przejdziemy do środkowego tekstu, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Przypomnę wam tylko jedną rzecz jeszcze, że
Co do zasady, zarówno ta sekwencja A1, jak i druga i do niej równoległa, czyli ta, która się rozpoczyna od Rzymian 9 do 11 końca rozdziału, one mają wspólny taki kierunek. Tak? Wywód Pawła przede wszystkim skupia się na argumentacji skierowanej do judo-chrześcijan. I gdzieś w środku to jest zawsze ten właśnie najbardziej skierowany do nich element, ale oczywiście nie tylko. Cały ten makro taki tekst stara się jakoś ukazać plan Boga, który był od początku i teraz w Chrystusie został ukazany wszystkim i ci, którzy po prostu w Chrystusie odkrywają wyzwoliciela, odkupiciela, mogą wejść w ten dar łaski Boga poprzez okazanie Bogu zaufania, Chrystusowi zaufania jako temu, który jest po prostu jedynym wybawicielem i wchodzą do rodziny Boga, tak? Taka jest jakby ogólna logika i główny jakby kierunek tych tekstów i w dużej mierze po prostu są skierowane do judeo-chrześcijan, aby przedyskutować rzeczy, które oni na ten temat myślą troszeczkę inaczej i usiłują sobie jakoś inaczej poukładać to, co się teraz dzieje. Dobrze. Ten fragment mamy za sobą. Przypomnę tylko ten, który po prostu miesiąc temu żeśmy omawiali. Przypomnę tylko, jak go mniej więcej podsumowałem. Łaska Boga w stosunku do Żydów, dar świadectwa pism i pogan, dar Chrystusa, na tle tarć pomiędzy wierzącymi i generalnie złej kondycji moralnej człowieka, powszechność podlegania złu. Strasznie takie pokręcone to wszystko, ale po prostu na nic lepszego na razie nie wpadłem. Natomiast chodzi o to, żeby te główne cząstki znaczeniowe, które się pojawiają w tej całej dyskusji, zostały jakoś zawarte. I rzeczywiście akcent tamtego tekstu był właśnie taki. Nie będziemy... zaraz, tylko sekundkę. Dobrze, na razie nie chcę, co w takim razie zostanie. Sekundkę, bo za chwileczkę przypomnę troszeczkę, jak wyglądała zawartość jakby całego tego bloczku. Ostatnio pokazałem również, jak to wygląda, przepraszam, że ten pierwszy część jakby rozpisałem również na pewne takie podsumowania całość tego, tej podsekwencji. Ona miała budowę koncentryczną, ale nie będziemy teraz tego już wszystkiego czytać. Pozwólcie, że obrócę to troszeczkę i podsumuję to tak warstwami, jak też to zrobiłem ostatnim razem. Kto będzie chciał sobie poczytać, jak to było tutaj zaproponowane, to może sobie zrobić powtórkę z poprzedniego wykładu. A ja wam powiem króciutko tak, że w tym, co jest za nami, w tej części w 1.18 do 3.18, to Paweł wykonał kilka takich ważnych ruchów. Tak? Po pierwsze, ukazał fatalną kondycję moralną człowieka i to były fragmenty, które były na początku i na końcu. Pokazał stan podlegania sądowi i to, że człowiek gubi samego siebie i zwraca się przeciwko innym, tak? Czyli ta kondycja, powszechność zła, podlegania grzechowi tutaj zostaje jakby w tej warstwie fundamentalnej najbardziej podkreślona. Potem jednak pojawiła się idea jakby nowa i w drugim kroku Paweł ukazał, że istnieją przed człowiekiem dwie drogi, tak? Jedna kondycja, ale dwie drogi. I nagle są pokazani wierzący, którzy mogą jednak zmierzać do życia wiecznego przez właściwie trwanie w dobru, szukanie Boga, ale są też inni, którzy cały czas pozostają w tej pozycji sprzeciwu i również ostatecznie sprzeciwiają się przeciwko tym, którzy ufają Bogu. W związku z tym nagle zostaje pokazane, że człowiek ma jednak możliwość wyboru i ukierunkowania się również ku Bogu. Nie jest to akurat w tym momencie, w tej drugiej warstwie, tak czarny obraz, jak wydawało się, że przedstawia warstwa pierwsza. Prze-
Przy tej okazji Paweł przestrzegł wierzących w Rzymie, aby powstrzymali się od postawy wyniosłości i pogardy w stosunku do innych wierzących. To był ten pierwszy fragment 2:1-12. Tłumaczyłem, dlaczego uważam akurat tak, a nie inaczej. No teraz już nie będziemy tego rozwijać. W trzecim kroku Paweł pokazał, jak działa w pewnym sensie wierność Boga. Tak? W elemencie tym pierwszym zestawił ze sobą akurat to, że dzieło Chrystusa zostaje przyjęte przez wierzących i oni teraz wchodzą przez wiarę w tą relację właściwą i zaczynają właściwie funkcjonować według Bożego zamierzenia, jak człowiek powinien funkcjonować, a zostają pokazani w kontraście do ogólnej jakby postawy Żydów, którą Paweł podejmuje się krytykować i pokazuje, że na tle pogan po prostu Żydzi w ogóle jakby nie wyczuli tego, co mogli wziąć z prawa i co powinni zrozumieć na swój własny temat. Pokazuje ich właśnie arogancję, wyniosłość. Ostatecznie pokazuje, że właściwie jakby zawiedli. Zawiedli w swojej wierze i wierności w stosunku do Boga, mimo że deklarują tą wierność i to, że żyją w oparciu o prawo. Ostatecznie jednak ta cała warstwa pokazuje, że pomimo tego aktualnego stanu sprzeciwu Żydów wobec Boga, Bóg wobec nich i tak dochowa wierności. To była taka krótka fraza, która po prostu, w której Paweł mówi, czy to, że niektórzy zawiedli, okazali się niewierni po prostu, czy to po prostu zniszczy wierność Boga, tak? No nie zniszczy, tak? To była bardzo taka po prostu lakoniczna wypowiedź, ale jednak pokazująca to, że Bóg w swoim czasie po prostu dopełni również swojej wierności względem Izraela. Natomiast całym akcentem tego całego pierwszego dużego elementu nieoczekiwanie pokazało się jednak to właśnie wbrew zwłaszcza tej warstwie trzeciej, że Paweł widzi olbrzymią wartość w tym, żeby być Żydem, tak? Bo okazuje się, że wyciąga to, że przecież Żydom zostały dane świadectwa. Świadectwa, tutaj zostaje to powiedziane tak bardzo znowu lakonicznie, ale potem Paweł, wiemy, że już za chwileczkę, kiedy będziemy teraz przechodzić do kolejnych fragmentów, będzie właśnie z tych świadectw korzystał. Czyli w pewnym sensie w tym kodzie świadectwa on mówi, Żydom zostało przekazane to, co jest wolą Boga wobec człowieka. Tak? Co jest wolą Boga wobec tego, jak człowieka wydobyć. Zapowiedź o Chrystusie. Teraz, na razie, w tych rozdziałach najbliższych, w tych najbliższych tych cząstkach tekstu, Paweł skupi się na usprawiedliwieniu, o którym świadectwo składają właśnie świadectwa żydowskie. Tak? Będzie mówił o prorokach i o pismach, które po prostu, o prawie i o prorokach, którzy po prostu świadczą o tym usprawiedliwieniu. Ale potem w dalszej części Listu do Rzymian będzie mówił już o tym, jak te pisma z kolei mówią o Chrystusie, jak Jego zapowiadały. W związku z tym ten element, że wyciąga nagle w tym miejscu, że wielką rzeczą jest być Żydem, bo ma się kontakt z tym właśnie źródłem bezcennym przekazu od Boga, jest olbrzymią wartością. Tak? Oczywiście potem jeszcze w Liście do Rzymian będzie wyciągał cały szereg innych wartości, które uważa jako istotne w związku z tym, że ktoś, którymi dysponował po prostu Izrael, który otrzymał od Boga Izrael. Ale tutaj bezwzględnie na pierwszym miejscu stawia słowo, przekaz, świadectwo od Boga. Dobrze, w porządku. Czyli w pewnym sensie, jak powiedziałem Wam ostatnio, cały ten tekst właściwie idzie w kierunku integracji. Integracji, pokazania wartości tego, że choć Żydzi aktualnie nie zachowali się wobec Chrystusa najszczęśliwiej, co im wypominają pogano-chrześcijanie, to jednak mają pewne niezbywalne, ważne dla planu Boga rzeczy i są nadal ważni, jeśli tylko po prostu będą szli tak jak powinni drogą zaufania do Boga. W związku z tym całość pokazana była jakby w tym kierunku,
po to, żeby usunąć wszelkie podstawy do arogancji z jednej strony i z drugiej, a z drugiej strony pokazać, dać im po prostu pewne punkty, które by mogły wesprzeć ich jako ich, to znaczy są społeczność w Rzymie, jako całość, grupę, która składa się jakby z różnych tradycji i z różnych historii, które jest za nimi. Dobrze. 28. Jest szansa. W porządku. No to chyba trzeba już przejść do elementu, który uzupełni ten nasz fragment. Mowa o fragmencie jest 5, 12 do 21. To wydaje się, że z punktu widzenia teologicznego, przynajmniej dla niektórych po prostu wyznań, bardzo ważny tekst. Podsumowałem go w ten sposób. Łaska Boga w dziele Chrystusa to dar niewspółmiernie przezwyciężający zło człowieka, to odpowiedź Boga na stan powszechnego upadku u człowieka ku przebaczeniu i pojednaniu. No tak to wymyśliłem, ale to wiecie. Ważne, żeby złapać kierunek, tak? To dar niewspółmiernie przezwyciężający zło człowieka. Wydaje się, że cała ta wypowiedź gdzieś krąży koło tego. Jak ten tekst wygląda? No trzeba go przeczytać. Więc przeczytam go i spróbujemy się z nim zmierzyć. Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przynosi potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował nad śmiercią, panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Widzicie, tak to wymyśliła sobie autorzy przekładu wersji brytyjskiej. Wybaczcie za to określenie, wymyślili sobie. Wchodzimy w blok tekstu, szeroki blok tekstu, który dla tłumaczy jest olbrzymim wyzwaniem. Ponieważ greka w tym dużym obszarze, nie tylko w tym, ale w tych również tekstach, które będą następne, jest niesamowicie pokręcona i dlatego w tych obszarach tekstu znajduje się mnóstwo interwencji takich, które po prostu całkowicie czasami przekładają porządki słowne i wiele słów jest dodawanych przez tłumaczy, bo to, co jest na poziomie greki, do tego, co jest na poziomie oczekiwanym przez odbiorcę polskiego, to jest po prostu przepaść, tak? I za chwileczkę Wam pokażę tekst, nie teraz jeszcze, ale za chwileczkę Wam pokażę tekst jakby po sprowadzeniu go piętro troszeczkę niżej
i chciałem, przeczytam go jeszcze raz, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica mniej więcej, bo potem już będziemy pracować na tamtym tekście. Chciałbym jednak tylko zebrać z tego, co teraz mamy, kilka rzeczy. Po pierwsze, wydaje się, że ten nasz tekst w kółko wałkuje jedno i to samo. Jak ten, to ten. Jak ten, to ten. Jak ten narozrabiał, to ten naprawił. Jak ten narozrabiał, to ten naprawił. I właściwie to jest refren, który się przewija od początku do końca. Oczywiście z pewnymi dodatkami. No i to jest dla nas olbrzymi problem, bo chcielibyśmy wiedzieć, że pracujemy z tekstami, które po prostu są dobre jako teksty. A tymczasem czytamy takie coś No jakby z urzędu musimy powiedzieć, że no przecież to nie może być zły tekst, bo to jest Nowy Testament, to napisał Paweł. Ale to jest takie jakieś pokręcone. William Berkeley w swoim komentarzu do Listu do Rzymian napisał coś takiego, coś stwierdził. Żaden z innych tekstów Nowego Testamentu nie wywiera tak wielkiego wpływu na teologię jak właśnie ten. Żaden inny tekst nie jest również tak trudny do zrozumienia dla współczesnego umysłu. Paweł pisze tu w bardzo trudny sposób. Dobrze. Do tego całego zamieszania, które mamy z tym fragmentem, dodajmy jeszcze jedną rzecz. Jak wam pokazałem, ten tekst to jest koniec pierwszej partii wywodu. Przepraszam, to od was tak. Nie? Zaczął się 1.18.32, potem była coś tam górka, którą na razie ominęliśmy i teraz spadliśmy na sam koniec. Tak? O, tak. W związku z tym, my teraz jesteśmy znowu w troszeczkę gorszej sytuacji, bo my nie mamy teraz tego bagażu wszystkiego, co jest w środku. Ale do tego dojdziemy dzisiaj, więc się to jakoś wyjaśni. Rzecz polega tylko na tym, że ten tekst jest przede wszystkim jakby no, dużo bardziej taki, powiedziałbym, obrazowy, metaforyczny, niekonkretny. Te teksty, które mieliśmy na początku, w tym między 1.18 a 3.18, tam było dużo więcej konkretów, tak? Pytanie takie, czy ten tekst właśnie nie jest po części właśnie takim wręcz zacięciem trochę artystycznym, takim po prostu zwyczywalnym, takim pewnym rytmem wewnętrznym i z całym nagromadzeniem różnych skrótów myślowych, bo w pewnym sensie Paweł mówi, do tej pory i tak już wyjaśniłem wszystko, teraz mogę to ująć inaczej, ale osoby, które zrozumiały to, co było po drodze do tego tekstu, powinny zrozumieć moje intencje, mój kierunek wywodu. To jest takie jakby pierwsza przymiarka do tego zawiasa, który tutaj Paweł nam dał. Dobrze, to teraz pozwólcie, że jeszcze troszeczkę tak dla formalności zbiorę kilka rzeczy, które ewidentnie łączą ten tekst na poziomie tematycznym z tym całym blokiem, który po prostu omawialiśmy miesiąc temu. Ewidentnie pojawia się powszechność podlegania grzechowi. Całość ludzkości jest obciążona winą za osobiste zło. Tak? Sąd Boga nad człowiekiem. Ewidentnie tam był wielokrotnie. Tutaj mówimy o wyroku skazującym i tak to jest. W obydwu miejscach pojawia się odpowiedź Boga w Chrystusie na stan człowieka. Odkupienie, usprawiedliwienie. Tak? Tam była po prostu zasygnalizowana wejście w tą sytuację człowieka i Bóg zaczyna po prostu coś robić, ale tam było to dużo bardziej enigmatyczne, nie było to jakby objaśniane, co kto robi. Tak? Widzieliśmy tylko osoby, które są jakby w pewnym stosunku do tego, co Bóg robi. Chrystus wyłącznym wykonawcą odkupienia. W obydwu miejscach właściwie tak to mniej więcej wyglądało. Dostęp do dzieła Chrystusa jest dla wszystkich ludzi, nie tylko dla Żydów. To są takie po prostu zupełnie z grubsza pewne rzeczy, które ewidentnie w obydwu tekstach się pojawiają. Dobrze, dlatego pozwoliłem sobie je obok siebie zestawić i pokazać, czy one są ze sobą w dialogu. To teraz popatrzmy, jak ten tekst wygląda już z moimi interwencjami. Przeczytam go jeszcze raz. Przeczytam go jeszcze raz, nie gniewajcie się. Ale ale potem już może tego nie będziemy robić, potem już będziemy się jakby używać innych tekstów, żebyśmy już nie tracili tyle czasu. Spróbujcie teraz jakby wsłuchać się w tą chropowatość tego tekstu.
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przeszła, w której wszyscy zgrzeszyli. Kursywą zaznaczam interwencję, tak, zmiany względem tego, co macie w Biblii. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu. Lecz zaczęła królować śmierć od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa, jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z występkiem, tak i dar. Albowiem jeśli przez występek jednego umarło wielu, to o wiele bardziej łaska Boża i dar łaski od jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, dla wielu zaobfitowała. Wybaczcie, nie stylistycznie. Łaska Boża i dar zaobfitowały, powinno być. A nie jakoby z powodu tego jednego, który zgrzeszył, owy dar. Bo choć sąd z powodu jednego sprowadza wyrok skazujący, to jednak dar łaski z powodu wielu występków daje usprawiedliwienie. Albowiem jeśli przez występek jednego śmierć zaczęła królować, przez tego jednego o wiele bardziej ci, którzy obfitość łaski i daru usprawiedliwienia otrzymali, królować będą w życiu przez tego jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez jednego występek na wszystkich ludzi wyrok skazujący, tak też przez jednego dzieło sprawiedliwe dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stali się liczni, tak też przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi ustanowieni zostaną liczni. A zakon wkroczył, aby zaobfitowały występki. Gdzie zaś zaobfitował grzech, tam bardziej obfitowała łaska. Żeby jak królować zaczął grzech przez śmierć, tak i łaska by zaczęła królować przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. No, tak, na języku polskim dostałbym dwójkę, to mam jasność, no ale chciałbym, żebyście poczuli tą skrótowość w wielu momentach. Takie po prostu tylko hasła się pojawiają i te hasła są ze sobą tak po prostu poukładane w pewnym ciurku. I to powoduje potem, że rzeczywiście tłumacz musi się jakoś tam poginastykować i wiele rzeczy pododawać, żeby to jakoś zabrzmiało ładnie. Natomiast czasami niestety traci się pewną rytmikę i traci się przez to pewne sygnały, dokąd tekst zmierza i że być może nie jest aż taki monotonny, jaki byśmy sobie w pierwszej chwili po prostu, no jakby, jaki był pierwszy odbiór tego tekstu. Dobrze. Całość wypowiedzi jest po prostu rzeczywiście skupiona na obrazie potencjału przejścia człowieka, całej ludzkości ze stanu aktualnego, stanu grzechu i śmierci, do stanu uwolnienia, usprawiedliwienia i sfery życia. To wyraźnie się pojawia po prostu, bo to jest rzeczywiście prawie w całym tekście jakoś obecne. Ale pomimo tego ogólnego skupienia, poszczególne cząstki tego tekstu zostają tak delikatnie zabarwione określonym pewnym dodatkowym motywem. I teraz właśnie rozpoznanie tych dodatkowych zabarwień pozwala, okazuje się, jakoś rozwiązać ten tekst co do jego kompozycji. W związku z tym właściwie nie takie zupełnie dominujące pewne elementy, które czasami się pojawiają i one zwykle pomagają rozpracować kompozycję tekstu, tutaj będą miały główną rolę, ale pewne takie dodatkowe zabarwienia. I z tych zabarwień wyniknęło mniej więcej coś takiego, jak wam tutaj pokazałem. I co tutaj mniej więcej mamy, tak? Na ramię, widzimy, że to jest w ogóle układ koncentryczny, taki z dwóch części. I w tej ramię, jako pierwsza idea tutaj, która się taka pojawia, z takim jej głównym zabarwieniem, to jest rozpropagowanie się grzechu. Od jednego na wszystkich. To jest pierwsza rzecz. I to jest to, co tutaj się pojawia przede wszystkim. Z tym pojawieniem się hasła grzech dosłownie. Jeszcze jeden element. W tym fragmencie generalnie wiele rzeczy, tutaj zwłaszcza w tej ramie jest dobrze widoczne, są w dialogu takim. Opis stanu i element dopełniający. Potwierdzenie stanu i rozwiązanie w Chrystusie. Tak? W związku z tym, jak przez jednego człowieka grzech
który wszyscy zgrzeszyli, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego grzesznikami stali się liczni, tak też przez, i tutaj jest odpowiedź, co jest w Chrystusie, tak? Czyli dzieło Chrystusa i usprawiedliwienie. I to samo jest w drugiej części. Tutaj, w tej cząstce B1 i B2, tym elementem zabarwiającym jest stosunek do prawa. Pojawienie się motywu prawa. Gdzie indziej się tutaj w środku już prawo się nie pojawia, tak? W tych pierwszych cząstkach też się prawo nie pojawiło, ale tu w B2 i w B1 tak. Ta sytuacja jest dyskutowana jakby w pewnym odniesieniu do prawa. Okej, dobra. I na tym slajdzie teraz nie wyróżniłem tego, ale tutaj również są takie dwie warstwy, są takie cztery elementy. I pokażę Wam, że te jedna para skupia się na tym, aby pokazać przejście ze sfery śmierci do sfery życia. Tak jak z występkiem, albowiem jeśli przez występek umarło sfera śmierci, o wiele bardziej łaska dla wielu zaobfitowała, tak? To jest takie inaczej określone jakby przejście do tego, że zaczyna po prostu coś się rozwijać, coś zaczyna po prostu obfitować w nadmiarze. Potem pojawia się ponownie królować będą w życiu, a wcześniej było śmierć zaczęła królować. Czyli ten motyw śmierci i życia jest dwukrotny i to stanowi jakby jedną taką parę, tak? Tekstów. A druga para koncentruje się na wyroku i usprawiedliwieniu. Tak? I teraz mamy tak. Grzech, sąd, wyrok skazujący, ale usprawiedliwienie. I to jest kolejny taki element. I na końcu widzimy to samo. Wyrok skazujący i usprawiedliwienie. Jak złapiemy te drobne elementy, to nagle tekst zaczyna być w ogóle jakoś układalny. Podsumujmy to. Proszę. Mam pytanie, nie wiem, czy to zrozumiałem. W tych częściach zewnętrznych A1, A, A i B, znaczy A1, tak? Mhm. A1, A i B, zwracajcie uwagę, że w pierwszym zdaniu jest tylko i wyłącznie ta warstwa negatywna, czy jakieś tam podsumowanie stanu, a w drugim podsumowanie i odpowiedź Boża. Tu. Natomiast w tej części B już tam ten schemat, rozumiem, się nie powtarza, tak? Bo tutaj jest, tutaj jest za każdym razem opozycja. Okay. W centrum macie za każdym razem opozycję, pozytywne, negatywne, dokładnie odwrotnie, negatywne, pozytywne, jakby z przejściem po prostu do pozytywnego za każdym razem, tak? A u góry mamy stan i rozwiązanie. Tak? Tak mamy w takiej ramie. Tak to wygląda. W związku z tym, grzech, śmierć od jednego na wszystkich, grzech przez jednego na wszystkich, a usprawiedliwienie dla wszystkich przez Chrystusa. Odniesienie do prawa, panowanie grzechu przed prawem, oczekiwanie na Chrystusa z takim domysłem. Ten skrót myślowy tak przynajmniej rozumie, bo odwołuje się tutaj jakby Paweł do Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść, tak? Czyli po prostu Paweł w taki miękki sposób właśnie daje znać o tych świadectwach, co one między innymi zawierały. To, że mogli kogoś oczekiwać, tak? No i wiemy, że tak po prostu te teksty takie są, że tę informację w jakiś sposób zawierają. Dawały powód do czekania. Zróbmy minimalne przerwanie, tak? Z innej bajki, nie z proroctwa. Ktoś może przeczytać psalm 140? To jest króciutki psalm. Zaraz, sekundkę, niech sobie tylko, żebym się nie okazało, że się pomyliłem. Zaraz, sekundkę, żebyśmy nie czytali nadaremno. No i dobrze mówię, że się pomyliłem, tak? 130 oczywiście. No drobna zmiana, ale dziesiątka cała. A poza tym... 140 poza tym trzy razy dłuższy. Dobrze. Mhm. Tak. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Napraw uszu swych na głosu zabranego. Jeżeli będziesz zważał na zawinę, Panie, któż się ustoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie.
aby się Ciebie bał. Panu Bóg, Panu nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego, dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stroże poranku, bardziej niż stroże poranku. Izrael oczekuje, oczekuj Pana, Izraelu oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela, wszystkich win Jego. No, oczywiście chodzi mi o tą ostatnią frazę, co nie? Który miał przyjść, tak? Więc to jest jeden z takich drobnych przykładów, gdzie po prostu nagle pojawia się wezwanie do Izraela, by czekało, bo sam Bóg ich wyzwoli, tak? Sam Bóg ich jakby oczyści. Jeden drobiazg, a przecież wiemy, że te takie drobne myśli pojawiają się od pierwszej Mojżeszowej, tak? No i więc jak po prostu te pisma gdzieś tam zaczynają funkcjonować, no i w związku z tym mam wrażenie, że to ta króciutka fraza gdzieś jakoś i tam delikatnie Pawłowi po prostu jest odwołaniem do tego wszystkiego, co wie, co wypracowywało oczekiwanie w ogóle Chrystusa wśród Żydów. Dobra, wybaczcie, przeciągnąłem. A co się dzieje w środku, tak? Sfera śmierci, a sfera obfitości życia przez Chrystusa. Przez jednego wejście w śmierć i przez jednego w sferę życia. Usprawiedliwienie w miejsce wyroku skazującego, usprawiedliwienie dla wszystkich ludzi w miejsce wyroku skazującego, można by dodać wszystkich ludzi, tak? Tak to mniej więcej wygląda w dużym zarysie. I teraz można powiedzieć, że przy takim czymś to już jest jakaś struktura, w której można powiedzieć, że Paweł do czegoś zmierza, tak? To już jest coś. To już jest coś. Czyli akcent lokalny z ramy, tutaj stąd, bo te układy to można byłoby też widać, że po prostu jakiś taki lokalny akcent się tutaj pojawia, to usprawiedliwienie człowieka ma swój cel, tak? Chrystus dokonuje usprawiedliwienia, by człowiek odzyskał energię do życia czerpiącego z Boga i podążającego do Kubowu. Tak bym to po prostu wziął. Przy czym tam był stan właśnie jeszcze wyczekiwania, a tutaj pojawia się spełnienie. Tam pod tym jest zasłonięte, ale tam mamy właśnie to sformułowanie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, tak? I łaska, by zaczęła królować przez usprawiedliwienie ku żywotowi. I o ile wcześniej można było po prostu powiedzieć o tym, żeby to życie zaobfitowało i było już doświadczalne tu i teraz, to ta ostatnia fraza mówi, ale możemy sięgnąć jeszcze z tym dalej, tak? Z tym życiem. Dobrze. Chciałbym kilka uwag jeszcze zawrzeć do tego. Czy to jest ten niebieski jest widoczny? Słabo. Muszę pomyśleć nad tym. Dobrze. To są fragmenty z ramy, tak? Dlaczego wam to w ogóle pokazuję? Bo chcę, żebyście zobaczyli, że akurat ten tekst przy tym swoim takim niby zakręceniu jest po prostu niesłychanie rytmiczny, tak? On po prostu rzeczywiście tymi parami bardzo mocno atakuje nas i przez to też porządkuje jednak ten cały swój materiał. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na parę drobiazgów tutaj w ramach tych tekstów, bo na więcej nic nie możemy. O tym, że w jaki to jest dialog, już powiedzieliśmy. Pierwszy fragment, pierwszy werset jest niesłychanie kontrowersyjny i nie będę robił teraz jakby całej dyskusji o nim, bo to no, za dużo by nam zajęło. Dyskutowałem o tym dość dużo w Świętochłowicach, więc jeżeli chcecie, to po prostu tam musicie zerknąć. Natomiast chciałbym wam jakby zasugerować, że śmierć tutaj wydaje mi się, że Paweł mówi o śmierci w sposób metaforyczny. Wydaje się, że tutaj Pawłowi w ramach tej całej dyskusji bardziej chodzi o pewną sferę poddaną grzechowi, czy jakby zdominowaną przez grzech, czy też po prostu pewną sferę, która właśnie przez zło wytwarzane przez człowieka, ale potem też na to zło, do którego człowiek jest sam jakby, na który sam jest podatny, wytwarza pewną sferę, w której każdy człowiek potem ostatecznie funkcjonuje, tak? I
no ja przynajmniej tak widzę znaczenie tej śmierci w tym miejscu, tak? Czyli idea tego byłaby mniej więcej wersetu taka, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak? Czyli w jakiś sposób ten początkowy człowiek dokonuje złego wyboru, dokonuje wyboru zła zamiast posłuszeństwa. Śmierć staje się jego udziałem, tak? Jego udziałem w sensie tym metaforycznym. Zaczyna po prostu rozpędzać tą kulę śniegową po prostu śmierci, która po prostu odciąga go od Boga, nie daje mu tej relacji, niszczy tą pierwotną relację, jaka została jakby zamierzona przez Boga i w jaki sposób przynajmniej ten pierwszy człowiek na poziomie literalnym tekstu został nam przedstawiony, w jaki tej relacji początkowo w stosunku do Boga był, tak? I ta sfera śmierci i podatność własna powoduje to, że ostatecznie w tej sferze śmierci wszyscy zgrzeszyli, tak? To jest no, idea, na którą się trzeba by zastanowić, czy to po prostu się klei, czy się nie klei. Chciałbym wam tylko jedną rzecz zwrócić uwagę, że fragment ten cały duży, pierwszy, który dyskutował całą sytuację upadku człowieka, on był tam dużo bardziej radykalny. Tam mocno stawia na to, że człowiek po prostu świadomie mówi Bogu nie. I ta świadomość sprzeciwu tam była po prostu niezaprzeczalna, tak? Tutaj nagle my lubimy ten fragment, bo nagle się okazuje, no nie jesteśmy tacy źli. W nas to wrobili. Zwróćcie uwagę, że troszeczkę jakby ta idea tutaj gdzieś w tym fragmencie jest taka po prostu no, wyciągana, tak? No Adam nam to zafundował, no i teraz po prostu no, już tacy jesteśmy, co nie? Zwróćcie uwagę, jaka olbrzymia opozycja jest między tym spojrzeniem tutaj, a tym początkowym, który mówi o tym, jak to z człowiekiem jest i jak to z człowiekiem było. Dlatego uważam, że z tego bardziej moim zdaniem poetyckiego tekstu budowanie koncepcji teologicznych jest dla mnie po prostu co najmniej mówiąc bardzo no, trudne do wytłumaczenia. Tak? Rozumiem to, że ludzie to robią, a natomiast jest to dla mnie trudne. W porządku. Dobrze. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz tutaj, jeśli chodzi o prawo. Prawo. Dialog z prawem, jaki się tutaj pojawia, to jest ta cząstka B1. Wydaje się, że Paweł stara się w jakiś sposób pokazać, że w kwestii potrzeby Chrystusa, w kwestii sytuacji człowieka, samo prawo niewiele wniosło. Niewiele dobrego generalnie. Bo stan oczywiście grzechu panował i przed prawem. I trzeba powiedzieć, że Paweł nazywa te postawy człowieka po prostu grzesznymi i złem. No i nie mamy wątpliwości, że Paweł pamięta również o sądach Boga jeszcze przed prawem. Tak? No to potop skąd się wziął i parę innych rzeczy. Nie? Ale trzeba powiedzieć, że też Paweł przedstawia Boga jako wyrozumiałego i cierpliwego. Tak? Czyli te sformułowania tutaj wydaje się, że po prostu czemuś Pawłowi, służą Pawłowi po to, żeby pokazać właśnie jak umieścić w tym całym planie Boga zakon, co on właściwie wynosi, czy na co właściwie wpłyną. No więc z jednej strony wydaje się, że mówi, ale grzechu tak w sensie bardzo mocnym nie można komuś zaliczyć, kto nie jest jakby do końca świadomy tego, co wolno, a co nie wolno. Tak wydaje się brzmi werset tutaj 13b. Tak? No i my wychowani w tym duchu współczesnym mówimy, no prawda, nie powiedziałeś, że nie wolno, to czego się czepiasz, nie? No tak żyjemy. Ale trzeba powiedzieć, że jednak ten cały fragment wcześniejszy mówił jednak, że człowiek miał prawo mieć dostateczną intuicję i światło umysłu, aby rozumieć, że jest jakieś moralne zobowiązanie.
Więc zwróćcie uwagę, że jest napięcie pomiędzy tym, co tutaj Paweł mówi, a tym przedstawieniem sytuacji człowieka w 1.18.32. I dlatego po prostu skłaniam się do tego, że Paweł tutaj robi pewien zabieg retoryczny po to, żeby pokazać właściwie, bardziej wyeksponować dzieło Chrystusa i pokazać, że prawo do tego wszystkiego nie ma szczególnie pozytywnego wkładu. Dobrze. A więc zaczyna od tego, że grzechu się nie liczy, gdy nie ma zakonu, ale potem mówi, ale w końcu zakon wkroczył, aby zaobfitowały upadki. I zwróćcie uwagę, znowu, zrozumienie tego literalnie prowadzi do absurdu, tak? Ale wydaje się, że pewnym komentarzem do tego, jak to Paweł rozumie, bo to jest znowu skrót myślowy i pewna poetyckość Pawła, znajdziemy w 7.7, w Rzymian 7.7. I tam Paweł mówi, no skąd bym miał wiedzieć, że nie należy pożądać, gdyby mi zakon tego nie powiedział? Czyli rzeczywiście mówi coś takiego, że zakon jednak nazwał pewne złe rzeczy po imieniu. I mówi, nie pożądaj. Aha, czyli teraz już jestem pod ścianą, już nie mogę powiedzieć, że mogę pożądać. A zatem moja świadomość zła na różnym poziomie, również pożądanie, czyli stan wewnętrzny pewien, nie tylko to, co fizycznie zrobię, zmajstruję, pogłębia się. I mam wrażenie, że o takie znaczenie tutaj zaobfitowania upadków chodziło Pawłowi, tak? Że czy te upadki zostały nazwane, jakby przez to ja je widzę? Z jednej strony zostały nazwane, a z drugiej strony ja po prostu mogę wejść głębiej w to, jakie, gdzie zło siedzi, tak? Na ile bardziej jest to temat również wewnętrzny, z którym ja się muszę zborykać w środku, a nie tylko element zewnętrzny, bo coś zrobiłem fizycznie, bądź nie zrobiłem, tak? W rozdziale 7 ten element wewnętrznych potyczek Paweł rozwija dużo bardziej. Więc mam wrażenie, że o taki dialog Pawłowi tutaj chodziło, kiedy powołał się, jakby odniósł tę całą sytuację człowieka do prawa, że oczekiwanie na wybawienie było już obecne i przed zakonem, ale zakon, kiedy się pojawił, właściwie ten stan oczekiwania uczynił jeszcze czymś ważniejszym, jeszcze czymś bardziej dla nas palącym, tak? Bo jakby mamy czarno na białym, w jakim jesteśmy miejscu i jacy jesteśmy. Oczywiście też czarno na białym mamy, jeżeli już weźmiemy prawo w sensie szerokim, jaki jest Bóg, bo prawo przecież z jednej strony skierowało się przeciwko człowiekowi określonymi zakazami, ale też nakazami i też w sposób pewnym objawieniem o tym, jaki Bóg jest, więc to dobrze mieć to wszystko razem. Dobrze. I jeszcze jeden szalenie trudny element w tym całym tekście. Musimy zwrócić uwagę, że Paweł tutaj bardzo swobodnie wymienia wszyscy liczni. O ile w tych sformułowaniach, że wszyscy zgrzeszyli, nie mamy żadnego problemu, żadnego weta nie postawimy. Tak? Zgadzacie się ze mną? Że wszyscy ludzie z perspektywy Bożej są grzeszni i nie zawahają się jakby zastosować swojej grzeszności. Tak? To zwróćcie uwagę, że tutaj mamy zestawienie. Grzesznikami stali się liczni, a my byśmy powiedzieli wszyscy, tak jak tutaj. Sprawiedliwieni, ustanowieni zostaną liczni. Pawle, co miałeś na myśli, to? Zwróćcie uwagę, że werset 18 idzie jeszcze wyraźniej. To jest w tym, już wam przeczytam, ten, żeby nie było, że ten. Już wam czytam 18. Tak też, a zatem jak przez jednego występek na wszystkich ludzi wyrok skazujący, tak też przez jednego dzieło sprawiedliwe dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. No bardzo niekomfortowe sformułowanie, Pawle, bo jak wiemy, przynajmniej dla części, być może dla większości wyznań chrześcijańskich ogólnie rzecz biorąc, jeżeli byśmy potraktowali te słowa dosłownie, tak, no to jest herezja.
Tak? Czyli herezja, czy rozumiecie, ja o czym mówię? Okej, Krzysiu, nie wątpię, że ty wiesz. Czy wiecie, o czym mówię? Okej. To jest jakby inne formalne określenie czegoś takiego, rzeczywiście, czyli ostateczne usprawiedliwienie, zbawienie wszystkich. Mączki z szatanem. To już jest wersja hardkorowa prawosławna, ale być może też nie całych. Całego prawosławia teraz nie pamiętam, ale generalnie to już jest wersja ekstremalna. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że no Pawle, co ty nam mówisz, tak? Jeżeli tak swobodnie wymieniasz te rzeczy, a kontekst jest taki, że kiedy używasz jednego wszyscy, no to nie mamy wątpliwości, że wszyscy, ale potem zestawiasz to w jednej wypowiedzi razem z czymś odwrotnym, co my intuicyjnie mówimy, no ale jak to wszyscy, nie? Babcia też? Babcia też. No to mamy od razu problemy. No i teraz wracamy do kontekstu, tak? Wracamy do kontekstu i do pewnego problemu, który jest do rozwiązania. Do rozwiązania. Paweł pisze do społeczności, która ma problem z jednością. I tym, do tych, którzy po prostu wzajemnie sobie odmawiają różnych rzeczy, w szczególności tego, że jedni nie są tak bardzo braćmi i siostrami jak my. I odwrotnie. W szczególności oczywiście ta linia nacji jest tutaj istotna. Są judeochrześcijanie ze swoimi jakby tradycyjnymi jeszcze przekonaniami prawdopodobnie, a przynajmniej takimi, które po prostu Paweł ewidentnie stara się jakoś porozbijać do końca. No i są poganochrześcijanie. I teraz w większości wypadków wszyscy, każdy, nikt, wszystko i tak dalej, tym podobne ogólniki w Biblii, nigdy nie znaczą w sensie totalnym, naukowym, wszystko, nikt, żaden. W zdecydowanej większości wypadków, można by powiedzieć nawet prawie zawsze, z drobnymi wyjątkami, kiedy rzeczywiście jest to celowe i wtedy jakaś określona populacja jest wzięta całościowo. Zwykle te rzeczy mają ograniczenia podyktowane kontekstem, czyli wszyscy, o których generalnie dyskutujemy. Wszyscy, o których właśnie mówimy i tak dalej, i tak dalej. Zatem ten cały zabieg wymiany liczni wszyscy może być kwestią tylko i wyłącznie na przykład retoryczną i podkreśleniem tego, żeby judeo-chrześcijanie zwłaszcza uznali, że i pogano-chrześcijanie są w stosunku do usprawiedliwienia w Chrystusie, są im całkowicie równi. Tak? No i to byłoby takie bardzo bezpieczne rozwiązanie, tak? Dla nas. Dla tych, którzy po prostu ideę powszechnego usprawiedliwienia uznają, czy są skłonni uznać za jakby na razie na dzień dzisiejszy nie do przyjęcia zupełnie. I w ogóle nie do przyjęcia. Inne rozwiązanie, które ja uważam, po prostu przynajmniej trzeba myśleć nad tym, no bo Paweł zostawił nas takim tekstem, no i tyle, tak? To może być rozwiązanie takie, że Paweł eskaluje argumentację i o ile na początku i przez cały czas tego tekstu, którym zbliżał się do tej końcówki, używał wielu argumentów, żeby pokazać, że jedni i drudzy mają te same prawa w Chrystusie, i są braćmi, siostrami i mają to samo usprawiedliwienie zagwarantowane, to może też być tak, że na samym końcu, kiedy jakby finalizuje i usiłuje zbudować taki tekst po prostu ładny o tym, jak wielką rzecz zdobył dla człowieka Chrystus, może być też tak, że po prostu stawia im wyzwanie, pokazując jeszcze dalszy zamysł Boga, którego aktualnie w ogóle nie brali pod uwagę i którego my w ogóle teraz jakby nie bierzemy pod uwagę. Że być może jego łaska i dar sięga jeszcze dalej, niż byśmy sobie chcieli, niż dzisiaj po prostu jesteśmy w ogóle mentalnie udźwignąć. Więc albo to jest zabieg retoryczny i w tym momencie to liczni tutaj i liczni tutaj w połączeniu z tymi innymi wszyscy i tak dalej, trzeba znowu bardzo elastycznie traktować. Takie rzeczy się w Biblii zdarzają, że w jednym wersecie to samo słowo w różnych miejscach znaczy coś innego, po prostu. Raz jest konkretne, raz jest po prostu obrazowe, to takie rzeczy się zdarzają, jest takich wiele momentów. No więc jest pytanie, czy w tym momencie to jest kolejny taki tekst,
Czy też Paweł rzuca i tamtym wyzwanie, aby sięgnęli dalej i tym bardziej się nie dzielili, bo to też byłaby taka siła tego argumentu. No i też w tym momencie przy okazji nas wystawia na wielką próbę, co z tym zrobimy. Tak? Dobrze, tyle musi wystarczyć, moi drodzy. Nie gniewajcie się, jeżeli wam mieszam, ale staram się w jakiś sposób uczciwie się odnieść do tego, co widzę w tekście, więc... tak. Na pewno greki nie znam lepiej, także nie jestem myślą. Ale koncepcję może będziesz miał. Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że lepiej. Darujmy. W każdym razie chodzi o ten niuans między wszyscy liczni, bo to Grecy stworzyli podwaliny logiki, matematyki i tak dalej. I jeżeli słowo wszyscy określa pewien zbiór otwarty, nieograniczony, słowo liczny, obszerny, ale jednak ograniczony, to czy w tej retoryce, tak jak ją teraz widzę, nie może być coś takiego, że Boże rozwiązania są powszechne? Bo w tym 18 wersecie czytamy o Bożym rozwiązaniu. I to rozwiązanie jest dla wszystkich. Takie moje interpretacje na gorąco. Natomiast już w tym wersecie 19 Paweł mówi o tym, co my z tym rozwiązaniem zrobimy. Tak? Czyli pewien jakby przedstawienie potencjału. Dwa stany. Jeden to jest ta śmierć, czyli ta nasza grzeszność. I teraz my możemy się jej poddać, ale możemy się jej nie poddać. I jest jednak grzesznikami stali się liczni. To już jest wybór, taki wybór człowieka. I też sprawiedliwi ustanowieni zostali liczni. Czyli to usprawiedliwienie może i jest dla wszystkich, ale Paweł sygnalizuje, że on jest pewien zakres, znaczy on jest dla wszystkich, ale nie wszyscy z niego skorzystają. Tak jak wcześniej pytał o tych dwóch drogach. Czyli mówilibyśmy po prostu o pewnym, że tutaj po prostu stwierdzone jest, kiedy jest mowa o usprawiedliwieniu dla wszystkich, czy tak to brzmiało? Dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie, że byłoby to pewnym, tylko pewnym dostępnym potencjałem, z którego ktoś może skorzystać. Lub nie. Mamy ileś takich tekstów. Z tego profesor skorzystają, a nie wszyscy. Inaczej, ja to rozumiem, dlatego też w którymś momencie, jak usiłowałem opisać ten fragment, no to gdzieś tam użyłem określenia potencjał. Natomiast moim zdaniem po prostu temat jest do przemyślenia po prostu. Na pewno temat potencjału jest zgodny przynajmniej z wieloma innymi tekstami w Nowym Testamencie, że Chrystus uczynił coś dla wszystkich i rzeczywiście doświadczenie nasze chociażby jest takie, że nie wszystkim się śpieszy, żeby z tego skorzystać. Tak? Także no, to się nam jakby w tym miejscu nam się sklei. Ale ewidentnie są też jeszcze inne teksty w samym liście do Rzymian, które będą jeszcze dla nas wyzwaniem. Proszę? Nie Faraon. Faraon nie będzie żadny. Wierz mi, nie będzie. Aha. Tak, no to jest właśnie ciekawa historia, tak. Dobrze. Okej, okay. Zostawmy to. Holender przerąbany, no. W akcencie mamy tylko tak. Te dwa fragmenty w parze ze śmierci do życia. Tak? I one są bardzo ładnie tutaj takie rytmiczne. A w akcentach zasadniczych całego fragmentu jednak usprawiedliwienie w miejsce wyroku. Ten akcent będzie się pojawiał w wielu miejscach. Zobaczycie, że w tych tekstach kolejnych, które będziemy po prostu przerabiać, to główne dzieło, czy jakby główny zysk człowieka, to odpuszczenie winy, to oczyszczenie. I teraz się to wszystko zaczyna i on teraz w kolejnych fragmentach, jak będziemy tam się schodzić z różnymi parami, to będzie się działo coraz intensywniej. Dobrze. I jeszcze tylko jedna rzecz. Zwróćcie uwagę. Te teksty w 15 i 17, one są obydwa o sferze życia i śmierci w kierunku sfery życia, ale o ile początek jest taki, że zaczyna się od jednego i kończy się na wszystkich, to w tej części uzupełniającej jest od wszystkich przez jednego. Tak? Czyli akcent
jakby całość tej wypowiedzi, to wydaje się, że Paweł chce pokazać jeszcze na koniec również ten element taki integracyjny, jakby wezwanie integracyjne, tak? Wszyscy zaczynamy od Adama, choć Adam nie pada tutaj, więc popatrzcie na siebie w uczciwy sposób, jedni i drudzy. Mamy tą samą kondycję od samego początku. Zwróćcie uwagę, znowu ta argumentacja przez patrzenie na sam początek. Zawsze to pomaga. Kiedy po prostu Żyd chce coś ustalić, jak to jest coś, to zawsze patrzy gdzieś na początek. I robi tutaj Paweł w tym całym fragmencie to samo. I mamy jednego, w którym po prostu doznajemy usprawiedliwienia, tak? Czyli mamy tą samą ścieżkę i to samo, tego samego Pana, w tym samym po prostu jednym Chrystusie zostajemy usprawiedliwieni. Z tego powodu, no możemy sobie dopowiedzieć, przestańcie się wygłupiać, chłopaki i dziewczyny, co nie? Dobrze, musimy iść dalej. Sorry. Zwróćcie uwagę, jeszcze jedna rzecz. Przy tym całym opowiadaniu tutaj o usprawiedliwieniu, tak? Nie ma słowa o wierze człowieka. W tym całym fragmencie. Nic. I zwróćcie uwagę, że jeżeli po prostu rzeczywiście pójdziemy za tą koncepcją, że jednak fundamentem usprawiedliwienia jest wierność Boga, to w tym momencie to wszystko się zgadza, tak? To usprawiedliwienie rzeczywiście stoi na darze, na dziele sprawiedliwym, tak? Wiernym, dobrym Chrystusa. Na tym to stoi, tak? Nasza wiara, zaufanie ku temu Chrystusowi jest dobrą, właściwą drogą do doświadczenia tego usprawiedliwienia. No. Ale całość stoi po prostu na tym, co wychodzi od Boga i na to, że Bóg jakiś określony jest i chce człowieka wydobyć z miejsca, w którym jest. Dobra. Podsumowując, jakoś to musiałem nazwać, więc całą te parę tych rzeczy tak określiłem. Boży plan usprawiedliwienia w Chrystusie i dzieło Chrystusa są odpowiedzią na stan upadku ludzkości i kluczową potrzebę człowieka powrotu do sfery życia, tak? No, więc to też metafora, tak? Też metafora, ale już mówię, jak zacznę pisać konkretnie, to nie wiadomo, więc mi starajcie tego slajdu, więc po prostu niech tak będzie, pisarzyczyk, tak? Dobrze, 5 minut przerwy, moi drodzy. Już jest kataklizm, się zbliża, no.